Nazywam się Angelika Dama, to jest w kontekście literatury i dziś opowiem o granicy Zofii Naukowskiej. Ale zanim jeszcze zacznę to moje dzisiejsze opracowanie, to chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli szukacie całościowych materiałów na temat tej lektury, to w najbliższych dniach na moim kanale oprócz tego opracowania ukażą się jeszcze dwa podcasty. W jednym z nich będę mówiła o postaciach kobiecych w tej książce, natomiast w drugim skupię się na postępowaniu i motywacji Zenona Ziembiewicza. Serdecznie Was na nie zapraszam. Pierwsze wzmianki na temat tej powieści pojawiły się w wywiadzie Naukowskiej dla czasopisma Świt z 1930 roku i w trakcie tego wywiadu Naukowska mówiła o tym, że planuje napisać powieść, której głównym bohaterem będzie mężczyzna i której głównym tematem będzie tak przemiana psychologiczna bohatera, tego co jest w stanie zrobić i w jaki sposób jest w stanie się zmienić. I możemy założyć, że Naukowska zaczęła pisać ten utwór pod koniec roku 1931 bądź na początku roku 1932, a ja chciałabym powiedzieć, że w ogóle 31 rok w życiu Naukowskiej był niezwykle ważny. Z jednej strony wraz z grupą innych pisarek wyjechała do Grecji i jadąc do tej Grecji zatrzymała się we Wiedniu, co jest o tyle istotne, że Naukowska obserwowała w tym mieście budowę i w ogóle wygląd dzielnic robotniczych i to ją też zainspirowało. Postulat budowy domów robotniczych znajdziecie w programie prezydenckim Zenona Ziembiewicza. Ale jeżeli chodzi o ten rok 1931, to on jest też ważny, jeżeli chodzi o aktualną sytuację Polski. No bo mija 5 lat od przewrotu majowego, jest to 5 lat rządów sanacji i ogólnie ten czas jest takim czasem, który obfituje we wrogość w stosunku do opozycji, w mnogość takich procesów politycznych. Przy okazji mamy kryzys ekonomiczny i w związku z tym strajki robotnicze, które są krwawo tłumione. I to wszystko, ten oddźwięk, czy jakby te emocje znajdą swoje miejsce też właśnie w granicy Zofii Naukowskiej. I trzeba powiedzieć, że pracę nad tą powieścią autorka ukończyła w roku 1935 i w związku z tym przyjmuje się, że jest to najdłużej pisana przez nią powieść. A o tym, jak ważny był ten utwór, może świadczyć chociażby to, że sama Naukowska wspominała, że wcześniejsze jej utwory nie spotykały się z tak żywą krytyką, jak właśnie Granica. I jeszcze w 1935 roku za tę książkę autorka otrzymała Państwową Nagrodę Literacką. Zacznijmy zatem to opracowanie od omówienia tytułu tego utworu. Może już wiecie, że początkowo Naukowska planowała nazwać ten utwór Schematy i w ten sposób uwypukliłaby pewne elementy tego utworu, które mimo tego, że utwór ten nazywa się Granica, to wciąż są w nim ważne. I te schematy możemy rozumieć w różnoraki sposób. I po pierwsze, schematem byłoby to, w jaki sposób postępują dzieci, które swoim zachowaniem naśladują rodziców, nawet wtedy, gdy tego nie chcą robić. Ja tu podam Wam konkretny przykład. Weźmy postać Zenona Ziembiewicza, który przecież jako młody człowiek bardzo krytycznie ocenia postępowanie swojego ojca Waleriana, a mimo tego wraz z dorastaniem nie tylko upodabnia się do ojca poprzez zdrady i w ogóle zachowanie wobec żony, ale także poprzez styl życia. Zwróćcie uwagę na ten fragment, jak Zenon zaczyna lubić polowanie i jakby jak staje się to pewnym obiektem zachwytu jego matki, która właśnie zauważa to podobieństwo do ojca. Pewien schemat wypełnia też Elżbieta, pomimo tego, że sama wychowywała się bez matki, była pod opieką Cecylii Kolichowskiej i było to pewnego rodzaju dla niej źródłem nieszczęścia, to jak po śmierci Zenona mimo wszystko postanawia opuścić swojego syna, pozostawić go pod opieką swojej teściowej i po prostu wyjechać. W ciekawy sposób pewien schemat postępowania swojej matki powiela też Justyna, bo matka jej Karolina Bogutowa w przeszłości przecież zaszła w ciążę i miała nieślubne dziecko. Wiemy o tym, że Justyna też zachodzi w ciążę z Zenonem. Schematy możemy też rozumieć jako pewne role społeczne i stereotypy. Schematem jest chociażby to, w jaki sposób postępuje Zenon Ziembiewicz w momencie, kiedy obejmuje funkcję prezydenta. Jako młody człowiek Zenon był idealistą, a w ramach jakby swojej ścieżki zawodowej i kontynuowania tej ścieżki musi iść na wiele różnych ustępstw i to wszystko byłoby przyjęciem pewnej roli społecznej i zgodą na pewne określone warunki życia. Pewnym stereotypem, jeżeli przyjmiemy rozumienie też schematów jako stereotypów, byłby w ogóle stereotyp tej zdrady małżeńskiej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, ale Zenonowi wydaje się, że ten jego stosunek do Justyny w niczym nie przypomina stosunku innych mężczyzn do swoich kochanek. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale przecież okazuje się, że wcale jego motywacja nie jest inna od motywacji pozostałych mężczyzn, którzy zdradzają swoje kobiety. Ciekawy także sposób zostaje
zostaje w tym utworze, powiedzmy tak kolokwialnie, ograny schemat trójkąta małżeńskiego, w którym Elżbieta też uczestniczy jako żona Zenona. Ostatecznie jednak Naukowska zdecydowała się na ten tytuł Granica, po to, aby uwypuklić konkretne elementy. Tu chodzi przede wszystkim o występowanie w tym utworze różnego rodzaju granic, o tym powiem jeszcze później. I tematem tego utworu jest także to, w jaki sposób granice te przekraczają bohaterowie i jakie to powoduje u nich konsekwencje, głównie psychologiczne. Zanim przejdziemy jeszcze do dokładnego omówienia tego symbolicznego znaczenia tytułu, czyli w jaki sposób możemy rozumieć ten tytuł Granica w odniesieniu do całego tekstu, to skupmy się na głównych tematach i motywach, które występują w tym utworze. I zacznijmy od tego, że głównym bohaterem tekstu jest Zenon Ziembiewicz. Zenon Ziembiewicz jest synem Waleriana Ziembiewicza i Joanny z Niemierów, która nazywana jest w tym tekście Żancią, i jego rodzice w momencie, kiedy on jest młodym człowiekiem, zarządzają majątkiem, właściwie jego ojciec zarządza majątkiem w Boleborzy. Wiemy, że jego rodzice są takimi drobnymi, czy ubogimi, czy też tutaj też związane jest to z ubóstwem, ubogimi szlachcicami, którzy dawniej mieli swój majątek, ale w związku z tym, że Walerian nie był najlepszym gospodarzem, no to ten majątek po prostu się skończył i muszą zajmować się zarządzaniem majątków innych. Walerian, tak jak powiedziałam, nie jest dobrym zarządcą, właściwie kwestiami księgowymi zajmuje się jego żona. W pewnym momencie zresztą Zenon zdaje sobie z tego sprawę, kiedy przyjeżdża z nauk zagranicznych do domu i zauważa, że właściwie jego ojciec jest bezużyteczny, a wszystkimi praktycznymi rzeczami zajmuje się matka. Nie oznacza to jednak, że nie krytykuje też swojej matki. Gdzieś w jego umyśle widzimy też taką postawę, że nigdy on nie chciałby iść drogą swoich rodziców i traktujemy to jako coś normalnego. Jest to normalny etap dojrzewania człowieka, w którym podnosi on do, czy zaczyna on kwestionować po prostu osiągnięcia swoich rodziców. Oczekiwalibyśmy zatem, że bohater będzie postępował w sposób przeciwny niż właśnie jego przodkowie. Okazuje się jednak bardzo szybko w trakcie wakacji, które poprzedzają ostatni rok w Paryżu, że Zenon nie tak daleki jest w swojej postawie od postępowania swojego ojca. Przede wszystkim, podobnie jak Walerian, nawiązuje romans z kobietą pracującą w Boleborzy. Mówimy tutaj o Justynie. I to jest też bardzo ciekawe i zwróćcie na to uwagę, że on nie jest zachwycony Justyną. Wręcz na początku wydaje nam się, że on nie ugardzi i opisuje ją w sposób taki bardzo prosty, a mimo tego pomiędzy tą parą wywiązuje się romans. Wbrew temu, że Justynie wydaje się, że Zenon traktuje ją inaczej, to ta postać nie ma tak naprawdę w planach nigdy bycia w związku z Justyną. To znaczy, zdaje on sobie sprawę, że kiedy wyjedzie na ten ostatni rok nauki, to nigdy już do Justyny nie wróci. W te wakacje przed rozpoczęciem ostatniego roku w Paryżu Zenon ma jeszcze jeden problem. Musi skądś wydobyć pieniądze, które pozwolą mu na ten ostatni rok nauki. Okazuje się bowiem, że rodzice nie są w stanie go wspomóc i w związku z tym o pomoc prosi Czechlińskiego. Czechliński zgadza się na to w zamian za to, żeby Zenon pisał dla Niwy, czasopisma ziemiańskiego, artykuły, które będą zgodne z nurtem jakby właśnie tego, co proponuje Czechliński. To jest bardzo ciekawe, bo na tym etapie już widzimy, że Zenon musi się wyzbyć w swoich idei po to, aby móc kontynuować naukę. I jakby on zdaje sobie sprawę z tego i czuje pewien niesmak w związku z tym, że te idee swoje własne młodzieńcze musi pożegnać, ale jest gotowy zapłacić tę cenę, aby móc dalej się kształcić. W tym samym czasie dowiadujemy się też, że w Paryżu Zenon zostawił kobietę, która go kochała, Adele, i z listu od Karola Wąbrowskiego do Zenona dowiadujemy się, że kobieta zmarła. Przy okazji Zenon opowiada nam trochę o tym związku. Wiemy, że z Adelą był związany 2 lata. Ona w tym czasie cierpiała na poważną chorobę, która stała się przyczyną jej śmierci, ale Zenon nie ma sobie nic do zarzucenia, to znaczy wiemy, że on nigdy tej kobiety nie kochał i tak naprawdę nie przeżywa w sposób dotkliwy jej śmierci. Dowodem na to, że nie cierpi po utracie tej kobiety, jest chociażby to, że bardzo szybko wchodzi w ten romans z Justyną, a chwilę później też rozpoczyna ponownie relacje z Elżbietą, kobietą, którą kochał jeszcze w młodości. Jeszcze przed ponownym wyjazdem do Paryża Zenon jakby na nowo odświeża relacje z Elżbietą i w związku z tym, kiedy po rocznej nauce do Paryża wraca, jest właściwie pewny, że Elżbieta na niego czeka. Mimo tego, zanim dojdzie do pierwszego spotkania tej pary, no to Zenon ponownie spotka się w mieście z Justyną, dowie się o całej tragedii tej dziewczyny, o tym, że straciła ona swoją matkę i od słowa do słowa pomiędzy parą dojdzie do zbliżenia. Co ciekawe, będą oni spotykać się jeszcze po raz kolejny i w związku z tym Justyna zajdzie w ciążę. I tutaj na szczególną uwagę moim zdaniem z waszej strony zasługuje to, w jaki sposób Zenon zachowuje się, kiedy dowiaduje się o tej ciąży. On tutaj
nam się pokazuje jako taki bohater trochę bez kręgosłupa moralnego. To znaczy, on jednoznacznie sugeruje Justynie, że nie będą razem, pomimo tego, że Justyna na początku jest pewna, że pomimo tej ciąży sobie poradzą, to widzimy od razu ten chłód Zenona, który gasi uczucia młodej kobiety, ale z drugiej strony on nie potrafi nawet jednoznacznie zasugerować jej rozwiązania całej tej sytuacji. To znaczy, gdzieś tam pojawiały się wzmianki o dokonaniu aborcji, a właściwie Zenon przyspiesza, czy powoduje, że Justyna decyduje się na tę aborcję poprzez to, że daje jej pieniądze. Widzimy w ten sposób, że przyczynia się do właśnie zabicia tego dziecka, najprościej mówiąc, no bo w taki sposób postrzega to Justyna, bo całe to działanie dzieje się trochę wbrew jej woli. Szczególnie zaskakujące dla Was może być także to, jak po tej zdradzie zachowuje się Zenon wobec Elżbiety. Kiedy dowiaduje się, że Justyna będzie miała z nim dziecko, to ze wszystkiego zwierza się Elżbiecie i co więcej, oczekuje od niej rozgrzeszenia. Zwróćcie tutaj uwagę na to, że jest to powtórzenie pewnego schematu, który w swoim życiu wypełniał Walerian Ziembiewicz. On także, kiedy zdradzał swoją żonę, przyznawał się do tego, a następnie był cały rytuał przebaczania mu tego działania. Tak jest też w przypadku Zenona. On oczekuje, że Elżbieta mu przebaczy, a co więcej, w przyszłości też będzie oczekiwał, że cały ten romans stanie się ich wspólną sprawą. Bardzo ciekawym elementem jest związek Zenona i Elżbiety, bo dzięki perspektywie Elżbiety możemy też zobaczyć, jak ona widziała całą tę sprawę. I po pierwsze trzeba zauważyć, że w momencie, kiedy dowiaduje się ona o tym, że Justyna będzie miała dziecko z Zenonem, to postanawia uciec od swojego ukochanego, wyjeżdża do matki do Warszawy, ale w zasadzie możemy powiedzieć, że będąc w Warszawie cały czas oczekuje listu od Zenona. Wystarczy więc moment, w którym Zenon przyjeżdża do niej, by Elżbieta zmieniła zdanie i wraz z nim postanowiła wrócić do domu już jako jego narzeczona. I bardzo ciekawe jest to, że na tym etapie para jakby jest bardzo naiwna, bo wierzy w to, że sprawę Justyny udało się już załatwić, że kobieta już nigdy nie wkroczy do ich życia, a tak przede wszystkim jest w myśleniu Elżbiety, to znaczy tak głównie uważa Elżbieta. To jest ciekawe, bo ona nawet nie pyta, w jaki sposób sprawa z Justyną zostaje załatwiona, tylko po prostu przyjmuje to, że Zenon już jest człowiekiem wolnym i że wreszcie będą mogli być razem. W czasie jeszcze tego pobytu w Warszawie punkt widzenia Elżbiety pokazuje nam coś ciekawego, co dzieje się z Zenonem. Otóż Zenon to jest człowiek o dwóch twarzach. On zupełnie inaczej zachowuje się w towarzystwie Elżbiety, a zupełnie inaczej zachowuje się w towarzystwie jakichś ludzi bardziej wpływowych, ludzi, od których jego los jest też zależny, albo ludzi, którym chce się przypodobać. I ta jakby to rozwarstwienie tego bohatera, czy ta dwudzielność charakteru tego bohatera uwypukli się zwłaszcza także w momentach, kiedy już będzie on prezydentem miasta. Bo wtedy na różnych uroczystościach Elżbieta będzie właśnie obserwowała tę przemianę swojego ukochanego. W domu będzie jako mąż zupełnie inną postacią, a w towarzystwie stanie się, o, może powiedzmy tak, duszą towarzystwa. I muszę też od razu dodać, że Zenon nie był jakimś człowiekiem, który idealnie nadawałby się do stanowiska czy do pełnienia funkcji prezydenta. Trzeba powiedzieć, że bohater ten miał po prostu plecy, to znaczy całą tę funkcję załatwili mu przede wszystkim Tczewscy i Czechliński. I to jest ciekawe, że pomimo tego, że on początkowo ma jakieś takie pozytywne inicjatywy, to znaczy jakby chce zrobić coś dobrego dla miasta i tutaj przykładem może być budowa tych domów robotniczych, które ostatecznie kończą się fiaskiem z powodu kryzysu ekonomicznego i procesu z dzierżawcą, który nie idzie po myśli miasta. Okazuje się jednak, że pomimo tych początkowych dobrych chęci, popularność Zenona szybko spada. I to jest też bardzo ciekawe, bo gdzieś w tym samym czasie pogłębiają się problemy z Justyną. I to powoduje, że my nawet jeszcze bardziej zobaczymy, w jaki sposób Zenon funkcjonuje na zewnątrz, a w jaki sposób funkcjonuje w środowisku rodzinnym. Na przykład wtedy, kiedy będzie w domu Ziembiewiczów odbywał się raut, nikt ze zgromadzonych nie zauważy, że w tym samym czasie rodzina boryka się z różnymi problemami, że pomiędzy małżonkami rośnie coraz bardziej niepewność, napięcie, jakiś taki lęk przed tym, co się wkrótce wydarzy. W tym czasie stan Justyny się pogarsza, kobieta staje się coraz bardziej roszczeniowa, prosi najpierw Zenona o to, by załatwił jej pracę w sklepie u Torucińskiego, następnie w cukierni u Honzowicza. Obie te posady tak naprawdę porzuca, u Torucińskiego pracuje trochę dłużej, u Honzowicza zdecydowanie tylko kilka tygodni. Niemniej załatwieniem tych posad nie zajmuje się sam Zenon, ale wymusza Zenon, żeby całą tą sytuacją zajęła się Elżbieta. Uważa, że ona jest już właśnie wspólniczką w tym trójkącie miłosnym. Ale ważniejsze nawet jest to, co dzieje się we wnętrzu Justyny. Kobieta czuje się niezwykle samotna, mieszka w dość takich ciężkich
ciężkich warunkach. Nie są to, prawda, chyba aż tak ciężkie warunki jak to miejsce, w którym mieszkała Jasia Gołąbska. Niemniej jakby i tak to pogłębia jej kryzys wewnętrzny. Przy tym wszystkim kobiecie śnią się koszmary. Czuje się ona opuszczona nie tylko przez swoje dziecko i wie, że jakby ma takie poczucie, że ona sama to dziecko zawiodła, bo jako jedyna mogła to dziecko ochronić. Też czuje się opuszczona przez Zenona, ale też z powodu tego, że umierają kolejne najbliższe jej osoby. Jej matka Karolina, umiera także Jasia Gołąbska, czy chociażby Franek, który dawniej ją kochał. Coraz częściej Justyna wspomina też o tym, że słyszy głosy, które każą jej skrzywdzić Zenona. I początkowo uważa, że te głosy co prawda pojawiają się, ale ona nigdy nie potrafiłaby tego zrobić. Wiemy jednak, że przekroczy te granice. Jakby na początku tego utworu i na końcu mamy taką klamrę kompozycyjną, z której dowiemy się, że Justyna oblała Zenona żrącą cieczą, a więc uległa tym demonom, które znajdowały się w jej wnętrzu. Zanim dojdzie do okaleczenia Zenona, no to przyjrzyjmy się, jak wygląda jego relacja właśnie z Elżbietą. Para coraz bardziej oddala się od siebie. To jest bardzo ciekawe, bo my na początku możemy obserwować, że ucieczka w intymność jest dla nich ucieczką od całego świata. Oni bardzo dużo spędzają razem, są bardzo wobec siebie zaborczy, szczególnie Zenon jest zazdrosny o każdą osobę, która pojawia się w życiu Elżbiety. Niemniej jednak ten stan jakby się zmienia w momencie, kiedy małżonkowie są coraz bardziej przestraszeni, są coraz bardziej niepewni. Zenona jednocześnie trapią problemy związane z pracą i w pewnej rozmowie nawet zwraca uwagę Elżbiecie, że choć wydaje jej się tak naprawdę, że ona jest kobietą dobrą, że pomaga najbiedniejszym, bo trzeba też powiedzieć, że Elżbieta zawsze kierowała swój wzrok ku najbiedniejszym, ku tym ludziom, którzy znajdują się pod podłogą, to tak naprawdę cała jej sytuacja, całe jej to szczęście i bezpieczeństwo wynika z krzywdy Justyny. Zwraca więc uwagę na taką niewłaściwość jej postępowania. Choć Elżbieta sama może myśleć o sobie, że postępuje dobrze, to jednak zbudowała swoje szczęście na krzywdzie innego człowieka. I jeszcze chciałabym powiedzieć, tak odnośnie samego Zenona, że jeżeli obserwujecie tę postać, to zwróćcie uwagę na to, że on właściwie jest pod ciągłym wpływem jakby obu tych warstw społecznych, którym najwięcej uwagi poświęca właśnie Naukowska. Z jednej strony jakby ma tych ludzi nad sobą, którzy wpływają na jego karierę i którzy wpływają na to, w jaki sposób powinien postępować, a z drugiej strony ma tych ludzi pod podłogą i choć jakby sam nimi gardzi i wydaje mu się, że nie powinni mieć wpływ na jego życie, to później coraz bardziej oni do tego życia wkraczają. I tutaj mówię zarówno o Justynie, jak i też o takiej scenie, którą na pewno pamiętacie, gdzie Zenon już jako prezydent chowa się do ratusza przed podążającą za nim manifestacją robotniczą. Zwróćcie uwagę na ten fragment. Nie wiem, czy pamiętacie, ale przedwiośnie Żeromskiego kończy się w ten sposób, że Czarek Baryka staje na czele demonstracji robotniczej i mamy tu pokazanie roli inteligenta, który właśnie staje na czele tych prostych ludzi i w ich imieniu też idzie. A tutaj mamy pokazane, co dzieje się z taką osobą w momencie, kiedy wpada ona w pewien schemat. Zenon już nie jest przewodnikiem robotników, a raczej staje on po drugiej stronie barykady. Dodatkowo to jest ciekawe, bo mocno wpływa na jego los także to, że zostaje mu przypisane wydanie rozkazu strzelania do tego pochodu robotniczego. Dzięki narratorowi wiemy, że tego rozkazu rzeczywiście nie wydał Zenon, niemniej ta odpowiedzialność na niego spada. To jest konsekwencja właśnie tego, że wyrzekł się swoich ideałów i zgodził się tak naprawdę pracować jako prezydent nie w swoim imieniu, ale w imieniu ludzi, którzy go popierają. Na podstawie tej historii Zenona Ziembiewicza widzimy, że właśnie głównym tematem granicy jest właśnie przekraczanie tych granic i wpadanie w różnego rodzaju schematy. Ale oprócz tego w utworze tym znajdziemy jeszcze kilka innych tematów. Ja bym powiedziała, że granica to jest przede wszystkim utwór, który mówi o sytuacji II Rzeczpospolitej. Bardzo ważnym elementem jakby w tym utworze są właśnie te związane z tym okresem przede wszystkim kryzys ekonomiczny i właśnie protesty robotnicze, które mają wyraźnie pokazywać, jaki jest nastrój społeczny. Istotne jest także to, że Naukowska kładzie nacisk na to rozwarstwienie społeczne, której symbolem jest kamienica Kolichowskiej. Ona jest pewnego rodzaju miniaturą, dzięki której widzimy, w jaki sposób kształtuje się to społeczeństwo. I my widzimy, że każda z warstw społecznych, czy mówimy tu o ziemiaństwie, czy o zubożałej szlachcie, czy o mieszczaństwie, czy o tym proletariacie, czyli tej najniższej warstwie społecznej, no to tak czy inaczej widzimy, że każda z tych warstw społecznych jest skupiona na swoich własnych problemach i przede wszystkim one ją interesują. Oprócz tego utwór też ten opowiada moim zdaniem w ciekawy sposób o samotności. Nasi bohaterowie, mimo tego, że pozostają w różnych relacjach, czy to miłosnych, czy to towarzyskich, to tak naprawdę są bardzo samotni. Takim symbolem może być los tego psa Fitka, którego obserwuje Elżbieta. On moim zdaniem też
ten obraz ma różnorakie symboliczne znaczenie, ale zwróćcie uwagę na to, że ten pies Fitek po pierwsze jest ograniczony poprzez ten łańcuch, który przyczepiony jest do jego szyi, ale z drugiej strony przede wszystkim jest niesamowicie samotny, pomimo tego, że z pozoru otacza go masa ludzi. I tak jest z tymi bohaterami. Mimo tego, że Zenon jakby jest towarzysko usytuowany, pomimo tego, że wielu ludzi wokół niego się znajduje, to on cały czas odczuwa tą swoją samotność. Z drugiej strony dotkliwie samotna jest też Justyna, o czym mówiłam wcześniej. I chciałabym powiedzieć, że jest to też utwór, z którego możemy znaleźć całkiem ciekawy obraz przemijania i starości. I tutaj chciałabym zwrócić Waszą uwagę na postać Cecylii Kolichowskiej. Na pewno zwróciliście większą uwagę na ten fragment, który opowiada o imieninach Cecylii, ale przede wszystkim ja polecam Waszej uwadze to, w jaki sposób kobieta ta postrzega swoją starość. W pewnym momencie zdaje się, ona mówi takie słowa, że wszystkiego się w życiu spodziewała, ale nie tego, że w taki sposób się zestarzeje, i my widzimy, w jaki sposób ona mierzy się z przeszłością, ze swoimi, no przede wszystkim złymi doświadczeniami z mężczyznami oraz z tą teraźniejszością w momencie, kiedy staje się kobietą no niepełnosprawną, taką, która jest zgorzkniała i która gdzieś próbuje utrzymać swoją władzę w kamienicy nad lokatorami, którzy nie płacą, nie słuchają się jej, nie przestrzegają podstawowych zasad. I takim kontrapunktem dla postaci Cecylii Kolichowskiej mogłaby być Żancia, matka Zenona. Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób ona się też starzeje, w jaki sposób, w jakiej perspektywie postrzega całe swoje życie, w jaki sposób ocenia też samego Zenona. I ja na sam koniec chciałam jeszcze powiedzieć, że utwór ten przede wszystkim opowiada o tym, kim tak naprawdę jest człowiek i jak tego człowieka się ocenia. I tutaj zwracam Wam uwagę na pewien fragment, który pochodzi z rozmowy Zenona z jego matką. On wtedy mówi, że człowiek zawsze jest tym, w jaki sposób jest taki, w jaki sposób widzą go ludzie, i jest też taki, w jakim miejscu aktualnie się znajduje. I to jest jedna z takich najważniejszych myśli tego utworu. Wróćmy teraz zatem do tych sposobów rozumienia tytułu tego utworu, bo skoro już wiemy, o czym ten utwór mówi, no to możemy interpretować znaczenie tytułu. I po pierwsze, granica byłaby tutaj tą granicą społeczną, którą wyraźnie widzimy w tym utworze. Tak jak powiedziałam, tutaj pewną miniaturą społeczeństwa byłaby kamienica Cecylii Kolichowskiej, która wyraźnie jest podzielona na ludzi nad podłogą i pod podłogą. Ja polecam Wam tutaj ten fragment, gdzie znajdujemy się w salonie Cecylii Kolichowskiej, w której kanapa zajmuje tyle samo miejsca, ile mieszkanie Jasi Gołąbskiej, które pod tą kanapą się znajduje. Oprócz tego w ciekawy sposób tę granicę społeczną pokazuje los Karoliny Bogutowej, czyli matki Justyny. Zwróćcie uwagę, że ona była kucharką w wielu świetnych domach, dogadzała ludziom, u których służyła, a mimo tego granice jej życia wyznaczał zawsze próg kuchni, bowiem nie znała ona nigdy państwa, tych państwa, dla których gotowała. Oprócz tego w utworze tym możemy wyróżnić również granicę psychologiczną. Nasi bohaterowie dość dużo czasu poświęcają też swoim emocjom i tym, w jaki sposób kształtują się ich poglądy w stosunku do rzeczywistości, a mimo tego w momencie, kiedy stają w takiej sytuacji wyboru i podejmują decyzję, no to przekraczają jakąś psychologiczną granicę. I to niewątpliwie prowadzi ich do konsekwencji. W pewnym momencie zarówno Zenon, jak i Elżbieta rozumieją, że za przekroczenie tej granicy psychologicznej, która była w ich wnętrzu, ostatecznie będą musieli zapłacić. Mamy też w utworze granicę moralną. Naukowska próbuje pokazać, że człowiek potrzebuje wyraźnego oddzielenia dobra od zła. I to widzimy świetnie na przykładzie Zenona Ziembiewicza. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale właśnie jako młody człowiek, jako młody idealista, potrafił on wyraźnie powiedzieć, co jest dobre, a co złe. Natomiast później już, kiedy pnie się po szczeblach swojej kariery, kiedy jest dziennikarzem w Niwie, a potem prezydentem, ta granica pomiędzy dobrym a złem zaczyna się powoli zacierać. No i ostatnia granica, która występuje w tym utworze, to jest granica filozoficzna. Ja bym odniosła ją do filozofii całego utworu, ale najczęściej cytowaną sceną, która świetnie ją pokazuje, jest rozmowa księdza Czerlona z Karolem Wąbrowskim, czyli synem Cecylii Kolichowskiej. Tam mamy starcie się takich dwóch sposobów widzenia świata. Ksiądz Czerlon jest takim metafizykiem, który uważa, że poza tym, co widzimy, mamy też coś jeszcze, mamy coś, co jest niedostępne dla człowieka. Natomiast Karol Wąbrowski jest taką postacią, która jest zdecydowanie bardziej racjonalna. I już na sam koniec porozmawiajmy o konstrukcji powieści i o narracji, a także o tym, jakim rodzajem powieści jest granica. To zacznę od tej konstrukcji. Na pewno zwróciliście uwagę, że kiedy zaczynamy czytać ten utwór, mamy do czynienia z inwersją czasową. Ten zabieg naukowski jest celowy. On jednocześnie wiąże się z pewną klamrą kompozycyjną w tym utworze, bowiem zarówno na początku, jak i na końcu tego tekstu pojawia się odwołanie właśnie do tego, co Justyna zrobiła Zenonowi, i w efekcie jakby tego działania opowiadane jest także to, że Zenon popełnił samobójstwo. Ale przede wszystkim
powinniśmy zastanowić się, jaki jest cel tego zabiegu. Naukowska chce przesunąć środek ciężkości sensacyjności tego opowiadania, to znaczy ona nie chce, żeby głównym celem czytelnika było poszukiwanie rozwiązania tej sprawy, w tym sensie, że jakby będzie oczekiwał sensacyjnego zakończenia całego tego wątku romansowo-miłosnego, ale Naukowska bardziej przy pomocy retrospekcji chce zbadać, co się stało przyczyną tego działania, które pojawia się na początku utworu, czyli ją będzie interesować strona psychologiczna bohaterów oraz te działania, te zdarzenia z ich życia, które prowadzą do takiego, a nie innego rozwiązania całej tej sytuacji. Przy tym trzeba zwrócić uwagę, że już na początku narrator pokazuje nam się jako taki zdecydowanie bardziej skupiony na relacjonowaniu. On co prawda będzie wyrażał swoje opinie i czasami będzie bardziej sarkastyczny, czasami będzie bardziej obiektywny. Niemniej to, co będzie ciekawe w samej narracji, to będzie to, że będzie on przybierał punkt widzenia bohaterów. Wszystko to Naukowska będzie robiła po to, żeby czytelnik mógł samodzielnie wyrobić sobie zdanie o dziejących się wydarzeniach. To znaczy często o tej samej sytuacji będą mówili zarówno Elżbieta, Zenon, jak i Justyna i dzięki tym różnym punktom widzenia my jako czytelnicy możemy sobie tutaj sami wyrobić taką obiektywne zdanie, czy na podstawie tych subiektywnych wypowiedzi ułożyć sobie swój własny obraz całej tej sytuacji. I jeszcze oprócz tego muszę dodać, że powieść ta jest powieścią wielowątkową, w której wątki poboczne podporządkowane są właśnie temu wątkowi głównemu, który opowiedziałam przed chwilą. I istotne jest też to, że nawet jeżeli początkowo wydaje Wam się, że te wątki nie mają związku jakby z główną fabułą, to po pewnym czasie my widzimy, jak niczym taka układanka, ta powieść pokazuje nam cały obraz dziejących się wydarzeń. I ja jeszcze chcę Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, na pewne mistrzostwo Naukowskiej w portretowaniu postaci, bo ten obraz postaci, szczególnie tych głównych, jest bardzo zróżnicowany i szeroki. Zobaczcie, że o tym, jaki jest Zenon, opowiada nam nie tylko narrator w ten sposób, że pokazuje zachowanie bohatera, my też widzimy, w jaki sposób oceniały go inne postacie, też bardziej albo mocniej, albo słabiej związane z jego życiem czy z jego pracą. Na zakończenie chciałabym jeszcze powiedzieć, że Granica jest to powieść psychologiczna i to pewnie zauważyliście w trakcie mojego mówienia, że wszystko, o czym mówiłam na tym filmie, skoncentrowane było właśnie na psychice bohaterów. Powieść psychologiczna jest to taka powieść, która właśnie na tym elemencie życia bohaterów się skupia i on zostaje obdarzony jakby taką największą uwagą też czytelnika, który czyta tę powieść. Oprócz tego możemy powiedzieć, że Granica jest powieścią społeczno-polityczną, bo równie ważne miejsce oprócz tego procesu psychologicznego w tej powieści ma także to, co dzieje się w momencie, kiedy Naukowska opisuje właśnie wydarzenia, czyli czas tego dwudziestolecia międzywojennego, w momencie, kiedy dzieje się kryzys ekonomiczny i związana z tym jakby nie tylko sytuacja robotników, ale też związane z całym dwudziestoleciem właśnie to rozwarstwienie społeczne, o którym wcześniej kilkukrotnie mówiłam. W pewnym sensie możemy też mówić o symboliczności tej powieści, bo zwróćcie uwagę chociażby na to, tak jak mówiłam przed chwilą, jak wieloznaczne jest rozumienie chociażby tytułu Granica. I na dzisiaj to tyle. Tak jak mówiłam na samym początku, niczym Naukowska, zrobię z tego taką klamrę kompozycyjną. Odsyłam Was także do moich podcastów, do dwóch podcastów, w których będę mówić o Granicy Naukowskiej. Mam nadzieję, że przy pomocy tego opracowania oraz tych dwóch nagrań będziecie mogli tak zebrać wszystko to, o czym czytaliście w tym utworze i trochę sobie poukładać. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.